Tutaj. To niestety tylko jego brak skilla. Młody graczy znany z niecierpliwości. No cóż, gdyby te darki zostały zrzucone, a mama tej, o właśnie, robi szatla. Pierwszy shuttle. No więc jeszcze nie wszystko stracone. Ardlin ciągle bez komsata. Tutaj armory chyba jakieś goliaty będzie robił, może spodziewa się takiego samego zagrania jak w poprzednim matchupie. Późnych jakichś arbitrów albo karierów. Musimy tutaj ściągnąć program Adloader, żeby zbadać APM-y naszych tutaj graczy, jednak nie sądzę, żeby były wysokie. No Ardlin tutaj no nic nie produkuje, o właśnie w tym momencie. Tak jest. 500 CV-ów na raz, no tylko dwa budynki do budowania wojska, dwa faktorki. Nie wiem, czy jeszcze widziałem kiedykolwiek dobry transfer robotników w jakiejś grze w naszej lidze. Och, Pumpkin, to chyba nie widziałeś moich gier. O, to musisz mi pokazać. Wszystko na naszym koncie na YouTubie będzie, więc... Dla każdego chętnego do zobaczenia moich gier i różnych innych ciekawych gier z naszej ligi, zapraszam na kanał SSL TV na YouTubie. No tak, mamy tutaj odbudowanego tureta. Uruchomiona kolejna ekspansja. Co ty myślisz o tym, Pumpkin? Czy Matej ma jeszcze jakieś szanse? No Matej niestety zawsze gra bez sensu, boi się ekspować. Nie myśli, ale widzę tutaj jakiś... Mamy drop. Tak jest. Mamy zobaczymy drop co kulturów. Zrobi. No, jestem ciekawy reakcji Mateja. Idzie Dark, no... Są miny. Są miny, myślę, tak, że więc... minę. O, chyba... Tutaj, o pięknie! Trzy super vultury. Dark min. Trzy wultury zostały po prostu zabite własną bronią. No, Matej jednak jakoś wybrnął z tego dropa. Mogło być ciężko. Gdyby no tutaj zrobił tego dropa darkami, mimo że tak spóźnionego, no w 12 minuta, kto miny zakłada, ten od min ginie. No Matej popisał się tu filozoficznym tak podejściem, jest. Mimo młodego wieku, potrafi nas zaskoczyć. Adlin się tutaj śmieje. No jestem ciekawy, no Matej ma tego szatla, przynajmniej miał go przed chwilą. 5 gate'ów. O właśnie, jest, ale z riverem, no ten river jest... Może będzie próbował tutaj od... Jest jakimś ciekawym rozwiązaniem, na pewno może tutaj być niezły harassment, ale no, gdyby były tutaj darki, to naprawdę to mogłoby być GG, więc no, zobaczmy. Ten river myślę, że jest gorszym wyborem niż te darki. Z drugiej strony pamiętajmy, że Matej nie zna tutaj, nie widzi, nie chodzi mi na tą mapę, nie widzi tutaj co Adlin robi. Aha. My tutaj wszystko widzimy, nam łatwo tak powiedzieć, można by powiedzieć, że detekcja w tym etapie gry jest po prostu obowiązkowa. No tak. No. Bardzo ważne są skauty, żeby uzyskać informacje, to jest podstawa, niestety gracze często o tym zapominają. No właśnie, no i tutaj Adlin znów o tym zapomina, ale jest to... To jest, jest to jakiś błędem. Tam, jest to jakiś tam jego, nie wiem, duży, no zobaczmy błąd. Tutaj, czy się uda. No i tu mamy drop, Riva. Trochę za daleko, bo... Daleko, ale och, no niepotrzebnie tutaj tak daleko. A, on powinien tutaj uderzać bez CV-y. Jestem ciekawy reakcji tak, Adlina, no bardzo wolna ta reakcja. Tak słaby, jak już mówiliśmy. Słaby mikro tym riverem, powinien strzelać tutaj w te zgrupowiska, w zgrupowanie tych SCV-ów. O, dopiero na razie teraz. 5 kili. No widzicie, jak ole to zgrupowanie tu. Tak, powinno. To może być po prostu... To może być naprawdę... Niczym multi-kill. Oj, no i właśnie, tutaj powrót. Tak, powrót, Matej no, tutaj właśnie. Ale widać, tu powinien nie go zabrać, się. Powinien go zabrać Matej. Czy go zabierze? Zabierze ładnie Matej, naprawdę. Powinien poszukać tych robotników. Jesteśmy naprawdę ciekawi, tu, jak gdy tutaj cała masa zilotów weszła z drugiej strony, naprawdę mogłoby być ciekawie. Ale co teraz? A Matej popisuje się, ach, mikro, ale to było ale niestety całkowicie bez sensu. Powinien szukać miejsca, w którym nie ma żadnych tanków. No tak, mamy już tutaj turety. Powrót no tak, do expa. Myślę, że te turety to dla tego szatla w ogóle nie mają żadnego znaczenia, ponieważ... Tutaj można tak. Naszego wypakować, ale jednak będzie odstraszało. Tak, poza tym będzie również detekcja przy głównej bazie, a to już jest duży minus. Ale widzimy, powrócił shuttle. Jeden zilot jest, został, no wyładował co on się. Robi? No, coś tu będzie próbował. Czy zginie próbował. Jakakolwiek? Nie, nawet jeden SCV nie zginął, niestety. Niestety dla Mateja, no dobrze, dla Adlina. No można powiedzieć, że Matej nie zobaczmy, gra... Matej ma te 5 gate'ów, ale no tak średnio z nich produkuje, nie nadąża z expieniem. Tutaj widzimy mało robotników. Matej niestety powinien
dużo, dużo szybciej expić. On w ogóle nie Powinien w expi ogóle poćwiczyć expienie. I myślę, że przez to przegrywa tę grę. Znaczy, z drugiej strony Arlin, który no już trochę gier przegrał, może nie jest jakoś bardzo doświadczonym graczem, ale jednak trochę tych gier na swoim koncie ma, powinien również no już dawno stawiać ekspansję. Z 15 minut gry nie było zbyt wiele pojedynków. Powinien już, Właśnie powinien tak. już dawno no Nie. Widzimy tą nadwyżkę gazu, powinien skupić się raczej właśnie z na drugiej kryształach. Strony, aż tak wielu SCV-ów tutaj nie ma, no powiedzmy taką ma minimalną ilość. Daj, ciekawe czy będzie dropował. Myślę, że tak, będzie tutaj zbierał wojsko na dropa. Z tutaj widzimy strony, no, dość tutaj dużą grupkę zilotów, no, już 12. Zilotów, no gdyby to tutaj wpadło... I gdyby miały speeda, to... Gdyby speeda miał ziloty, tutaj wpadły na speedzie, mogłyby zebrać te miny. Myślę, że mogłoby być drobne, no... Myślę, że... Po prostu wymagałoby to bardzo, bardzo Też dobrego mikro. Zależy od reakcji min, bo niektóre potrafią wyjść wcześniej, a niektóre mamy później. High Templary, będzie Łączą się Archon. Barchona, tak? Zastanawiam się, czy to jest mądre, no jeśli Archon może dobrze wykorzystany, będzie jakoś bardziej pożyteczny, ale jakieś sztormy z High Templarów, myślę tutaj na te tanki, byłaby to śmiercionośna broń. Tak, to by Gdyby było... tutaj tak ziloty były puszczone do przodu, a później High Templary z tyłu, które To jest rzucają. Świetne połączenie, bardzo dobre na Terran. Tak, wtedy... Potrafi zrobić masakrę z terrańskiego mecha. Wtedy te High Templary po prostu byłyby chronione z daleka, a myślę, że Alden raczej nie mikruje tankami. No, mamy tutaj... Tak, widzimy, zabezpiecza się z tyłu. Gracze pewnie nawet nie wiedzą o przejściach z kryształem. On niestety znowu gra staje się trochę statyczna, no na to co tak narzekamy jest. Czasami. Ja naprawdę nie polecam takich gier, nie polecam grania statycznie, nie bójcie się wychodzić, próbujcie jak najbardziej zająć przeciwnika i atakować go. Innym problemem zawsze jest właśnie ten matchup PvT wśród po prostu mało doświadczonych graczy, no po prostu ciężko tak, przejść zapominają przez tą o zaporę, poruszaniu tak, się. Ale chodzi o to, że też specyfika tego matchupu jest taka, że ciężko przejść przez tą zaporę tanków, którą inwestuje najczęściej Terran. Po prostu stawia taką ścianę tanków, wiem, ale... goliatów i wieżyczek, no i po prostu, żeby naprawdę coś zrobić, trzeba mieć no, naprawdę dużo więcej wojska. Tak, lecz oglądając koreańskie wody, zauważyłem, że w PvT zawsze gracze grają tak, ścigają się kto więcej zajmie pierwszy ekspansji i próbują je wybraniać, poruszają się całymi wielkimi armiami, non stop rozkładają tanki w innych miejscach różnych. I cały czas naprawdę no tak, jednak jest no jakaś akcja. Nie porównujmy wiem, wiem. Linii koreańskiej do Ale naszej, powinni po prostu naszego skromnego. Tak, zawsze, tak. Zawsze o tym zapominają, no niestety. To prawda, no szykuje się kolejny drop. O, ciekawy jestem, czy zdziała ten drop. 4 goliaty, 8 goliatów i 2 tanki. No myślę, bo że Matej trzyma całą armię z tyłu bazy, tak, może się tak. nawet tego wnuk nie spodziewać. Tak, to może być bardzo ciekawe, kiedy no ten cała chmara tych zilotów przeleci. No właśnie. Już widzimy 4 archony. Tak, 4 archony. No, jestem ciekawy, co tutaj Matej będzie próbował. O, rusza o, się teraz Matej ten wojskiem. Właśnie. Ruszył się. Do przodu. Rusza się do przodu. No może wreszcie tutaj za XP. Tutaj mamy ten drop, mamy również tak. detekcję Sense Vessla. Tutaj widownia cieszy się z gry. Zaraz może zobaczą jakąś akcję. Oj, mamy drop. Tak. No i tutaj. Jest! Te ziloty szybko po prostu padają. Ale szybka reakcja Mateja, ale zobaczymy czy to coś zobaczymy. Działa. Tak. Rozłożone tanki. Ale te archony myślę, że mogą ze splash damage nieźle tutaj nawalić, chociaż jest ich tu za mało jednak. Oj kurcze, wszystko. Zbliżają się ziloty. Te ziloty powinny tutaj szybko podejść i te archony jak tak. najszybciej do tanków. No jest, zostanie... udało mu się wybronić. Udało mu się wybronić jednak, no o. O, jest Matrix. Bardzo tak. rzadko widzimy go w naszej lidze, ale był. No tak, został odparty na atak, chociaż... Chociaż no Matej cały czas jest no w defensywie, cały czas jest słabszy ekonomicznie. Matej tu koksi. Nie ma tego drugiego wydobycia, no niestety. Tak już widzimy, zbliża się nadwyżka do 400, mógłby zainwestować w tego drugiego Nexusa. Oj, mógłby dawno, no nic z tym nie robi tak no wiadomo. Naprawdę, co ma. Robi baterię. A przecież jak zawsze powtarzać, jest to Liga Nubków. Jest to Liga Nubków, aczkolwiek no Matej mógłby już, no chociaż
trochę się nauczyć. No a wnuk po prostu ponawia kolejne dropy, tak. Widzi, że nie wiem, czy nie Mata ma się tutaj... tego spodziewa, chociaż mógłby się już nauczyć, że wnuk lubi grać dropy. Zastanawiam się, myślę, że jakby wnuk większą ilość tanków wziął, to byłoby po grze. Bierze goliaty, nie wiem po co, które są w walce na ziemi, tak. Bardzo